A więc widzowie, dokładnie tak, witam was w serii 10 dni do sezonu. Dokładnie tak, seria, która jest w sumie bardzo ze mną kojarzona, czyli FPS 10 dni do sezonu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że powraca. Ale słuchajcie, na samym wstępie jest to pierwszy odcinek z 10 dni do sezonu. Do sezonu zostało 10 dni, ogólnie no tak jak ta seria się nazywa. I słuchajcie, jeśli chcecie jutro odcinek, koniecznie, bardzo was proszę o to, zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie tych łapek naprawdę dużo, no to zobaczcie, że naprawdę jest sens nagrywać, bo jest dla kogo, więc dajcie mi znaka, że oglądacie. No i słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej zaczniemy ten odcinek, ponieważ pokażę wam, co się wydarzyło w grze. Ja sam jestem w szoku, ja to nagrywam o 22 dnia poprzedniego i nawet nie wiedziałem, że coś takiego ma się wydarzyć. Mam kilka wiadomości dla was zebranych, ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, bardzo chciałbym was prosić o to, że być może dzisiaj rano będzie stream, ale to pewnie jak oglądacie, to być może już jest. I słuchajcie, mam do was prośbę, jako że teraz bardzo dużo streamujemy, słuchajcie, ostatnio gramy bardzo dużo na tych Zone Warsach, Diamond, dokładnie Zone Wars. Jak sobie to wpiszecie, bardzo was proszę o to, żebyście wybrali tą mapkę, dodali do ulubionych, kliknęli wybierz, no i grali ze mną, czy nawet za krzakiem, bo bardzo często na tej mapie gramy. No i jeszcze widzowie, z takich, można powiedzieć, no można powiedzieć takich mini reklam, bardzo was proszę o to, że jeśli no w sumie ten sezon powoli zaczyna się kończyć, bo zostało 10 dni, no to naprawdę bardzo fajnie by było, jakbyście weszli do sklepu, no i oczywiście sprawdzili, czy nie wygasł wam nasz kod Evela w sklepie. Ja z góry wam bardzo za to dziękuję. No i byłoby mi naprawdę miło tutaj za te wszystkie informacje, co wam tutaj codziennie będę szykował. Także słuchajcie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i przepraszam za tak długi wstęp, no ale wracam do serii, więc chciałem wam tutaj powiedzieć parę rzeczy, więc widzowie, subskrybujcie, łapkujcie, no i wpisujcie kod Evela do sklepu i ja wam za to bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy sobie do bardzo ważnej rzeczy, jaką jest, czekajcie, gdzie mamy gierkę? Gierkę mamy tutaj. Wchodzimy do gierki, wejdziemy sobie na prywatnym serwerze. Dlaczego? Dlatego, że mamy mini evencik, który się wydarzył wczoraj o godzinie 20, więc prawdopodobnie dziś wieczór też będzie stream rano. I będzie wieczór, bo być może będą się działy kolejne rzeczy, więc jak tylko się to będzie działo, no to oczywiście ja dla was będę nagrywać. I dzisiaj wam chcę pokazać właśnie ten mini-event, co się wydarzyło i przejdziemy do rzeczy, które zostały dodane do gry. Dobra, co ja w ogóle gadam? I przejdziemy do rzeczy, które, no, które wiemy na tą chwilę na temat sezonu trzeciego. Mam tutaj przygotowaną małą listę. No i co ciekawe, w dzisiejszym dniu, dokładnie w dzisiejszym dniu, mamy mieć aktualizację. Co w tej aktualizacji będzie, tej rannej, już wam mówię, ponieważ mamy takie mini przecieki, co tam będzie, ale słuchajcie, zanim od tego zaczniemy, co się wydarzyło wczoraj o godzinie 20. Jeszcze tutaj mała informacja, te odcinki to są luźne odcinki pogadankowe, bez jakichś zbędnych cięć, także Rafa siada, zbiera informacje. Napiszcie jakiś komentarz, napiszcie komentarz, poprzyśpiewam wam serducha. No i obiecuję wam, że kolejne wstępy będą nieco krótsze. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że jak wiecie, na górze Olimp mamy pewną rzecz. W sensie mamy pewien posąg, a ten posąg jest olbrzymi. No i na ten posąg padało do tej pory, chyba mam full detale, chyba tak, dokładnie tak. Na tą chwilę, na ten posąg padał taki jasny, jakby to takie promienie słońca, no nie jasne promienie słońca, i na samym wstępie możecie zobaczyć, że te promienie zamieniły się w niebieskie promienie, w sensie z tych żółto-jasno-białych zamieniło się to wszystko właśnie w kolor, taki kolor energii. A dlaczego energii? Zaraz wam pokażę, ponieważ pewna rzecz się zmieniła, ale słuchajcie, co po kolei. Ogólnie sprawa wygląda tak, że ja myślałem, że cały event kolejnego sezonu będzie polegał na tym czymś, w sensie na tej miejscówce, że tam się coś wydarzy, ponieważ pod sam koniec tego sezonu mamy podobno dostać całą zieloną wodę. W sensie nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale coś takiego mieliśmy, że ta woda, która jest tam, ta skażona, zielona woda, będzie wszędzie. I myślałem, że na tym to wszystko będzie polegać, ale okazuje się, że no nie do końca, ponieważ mamy pewną rzecz, która wydarzyła się wcześniej właśnie na posągu. I tak jak mówię, no jestem nieco zdziwiony, że tak to tu się wydarzyło. I jeszcze mam do was pytanie, czy te chmury czasami, które nie są przede mną, one nie były jasne, one nie były białe? Mi się wydaje, że one były białe. A one są, no ale to, dobra, może to pomijmy. Słuchajcie, co wiemy dzięki temu eventowi? Słuchajcie, mamy mieć w kolejnym sezonie
postapokaliptyczny, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, sezonik, czyli jakiś taki skażony, w sensie być może właśnie ta woda skazi całą mapę i będziemy mieli taką małą apokalipsę, coś w tym stylu, ale zobaczcie, co tam u góry się dzieje, w sumie parasolem zasłaniam. U góry mamy energię, podejdziemy do tego na blisko i zobaczymy, jak to wygląda, ale tak jak mówię, te chmury ciemne nie były, w sensie one były jasne. Co dalej? Co ja dalej tutaj przygotowałem? Tutaj mam informację od Hypexa. W kolejnym sezonie mamy dostać współpracę z Metallicą, z Fall Guysami, Piraci z Karaibów. Moim zdaniem, jeśli tego nie zepsują oczywiście, bo myślałem, że ten sezon będzie lepszy, ten mitologiczny, bo można by go było lepiej poprowadzić, tak mi się wydaje. No, ale dużo osób jest niezadowolonych z tego sezonu. Dużo jest takich opinii, że no nie do końca ten sezon. Jeśli nie zepsują tej współpracy, bo tam naprawdę można tam fajne rzeczy pododawać, no to będzie kozacko. Słuchajcie, co dalej? Mamy dostać w item shopie, ale item sobie zostawimy. Mamy dostać w tym sezonie jeszcze kolejne mini-eventy, więc będę miał z czego dla was nagrywać odcinki, no więc widzowie, no oglądajcie codziennie i upewnijcie się, że subskrybujecie kanał i że macie zostawiony dzwoneczek, ponieważ na tym kanale pojawiają się takie luźne odcinki z Rafą, takie trochę stare odcinki, tak jak to kiedyś Rafa nagrywał, teraz na głównym kanale dodaję nieco inne filmiki i w sumie na samym końcu odcinka powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Sorry, że tak dzisiaj można powiedzieć, no może trochę zanudza, mam nadzieję, że nie, ale jeśli zanudza, no to przepraszam was, ale... No sam jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło, a za 8 minut nie będzie mnie w domu. No więc nie do końca być może, niby jestem do tego odcinka przygotowany, ale pewnie nagrałbym go drugi raz, ale no zostawmy tak jak jest. Czy coś mamy wokół? Nie mamy, ale słuchajcie, w oczach tego gościa pojawiła się energia i ona mocno przypomina mi tą energię Zeusa, którą ma w piorunie. Nie wiem, czy wam też. Pytanie, czy ta jego szabla się tutaj zapaliła? Nie. Na tą chwilę wygląda na to, że jedyne, co tutaj się wydarzyło, no to jest właśnie... Są tu, tak, ciemne chmury, które są tutaj i oczy. Podobno też mamy kolejne stage'e pokazane, jak wyglądają. Jeśli... O, w sumie tak możemy zrobić. Jeśli coś takiego wyciekło, no to być może dam linka na Discordzie, żebyście tam też na Discorda wbili, albo na moim Instagramku, więc zapraszam was na Instagrama, a pewnie nagram na kolejny dzień, no bo nie zdążyłem zebrać tych informacji, jak zdążę je zebrać na kolejny odcinek, to nagram wam na Rafa 2, ale możecie sobie na Instagramku zobaczyć, albo na Discordzie pewnie, także tam poproszę, żeby powrzucali. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, tu mamy energię, mamy ciemne chmury, mamy też informacje właśnie o kolejnym sezonie, tutaj wiecie, mieliśmy ten duży przeciek o Klombo. Weźmy sobie tutaj jeszcze, może jakiś dźwięk z tego wydobywa się, ale nie wiem. Klombo w kolejnym sezonie, Metallica, Fortnite Festival, no i mamy dostać jakieś piaskowe biomy. Być może to będzie jakiś teraz pustynny biom, zobaczymy. Mamy dostać całą zieloną wodę pod koniec tego sezonu i mamy dostać jakieś samochody, które będziemy mogli wyposażać. Tutaj oczywiście informacje od Hypexa, zebrał on tutaj to wszystko. Ja jedyne, co dzisiaj przygotowałem, to jak mówię, tego tweeta i wiem o tym. No ale tak, widzowie, no wybaczcie mi, że tak to dzisiaj wygląda, ale jeśli chcecie więcej odcinków, no to wbijajcie na ten odcinek, ponieważ zrobiliśmy olimpiadę youtuberów z Zakrzakiem i Kamstarem. I to, co tam Kamstar robił, no sami musicie zobaczyć, więc wbijajcie tutaj, wbijajcie na mapę Zone Warsów, ponieważ no tam to, co się za niedługo wydarzy, to też będziecie mocno, mocno zdziwieni. Wpisujcie kod Devela, który leży dokładnie tam na ziemi. No i co, widzowie, ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że spodobał wam się taki luźny format. 10 dni do sezonu, witam was ponownie i trzymajcie się, na razie, cześć! Być może jest stream, więc sprawdźcie.